zaśpiewać pieśń wdzięczności, nawiązując do tego, do modlitwy, którą modliła się Wandzia. Wdzięczne jest serce me Tobie, Jezu, za to, że dałeś mi nowe życie, nowy cel. Nie zapomnę tego, że dałeś za mnie życie swe. Pragnę za to podziękować Ci. Moje łzy zamieniłeś w radość swą. Pokrzepiłeś poranione serce me. Uwolniłeś moją duszę, uzdrowiłeś ciało me. Krzyż mój wziąłeś na ramiona swe. Wdzięczne jest serce me za to, że zbawiłeś mnie, bo tak bardzo zależało Ci, abym mógł radować się, razem z Tobą wiecznie żył, w chwale Ojca, tam gdzie jesteś Ty. Moje łzy zamieniłeś w radość swą. Pokrzepiłeś poranione serce me. Uleczyłeś moją duszę, uzdrowiłeś ciało me. Krzyż mój wziąłeś na ramiona swe. Jesteś przyjacielem mym, Tobie wierzę, ufam Ci i na Ciebie mogę liczyć w każdy dzień. Ty masz dla mnie zawsze czas i cierpliwość do mnie masz, bo naprawdę ukochałeś mnie. Wdzięcznym sercem Tobie śpiewam, że odkupiłeś, Panie Jezu, mnie. Uleczyłeś moją duszę, uzdrowiłeś ciało me. Krzyż mój wziąłeś na ramiona swe. Na imię mam Mirek, przyjechałem z Łodzi. Kto był 3 miesiące temu, to mnie zna i słyszał moje świadectwo, chociaż teraz będzie większe, dłuższe. Ale chciałem powiedzieć od początku, że zacznę może tym wersetem biblijnym, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a obecne życie w ciele jest życiem Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie siebie. Amen. Ale nie zawsze tak było, kochani bracia. Pochodzę z rodziny, gdzie na co dzień panowała przemoc. Mój ojciec był alkoholikiem, pił. Było nas 5 rodzeństwa. Musieliśmy, jak był pijany, uciekać z domu.
z mamą po rodzinach, kryć się po sąsiadach. No ale jakoś tam sobie radę dawaliśmy i to życie moje tak trwało. Miałem 15 lat, złapałem mamę tak za szyję i mówię: mamusiu, ja już w życiu się nie napiję, bo widziałem, co ojciec robił. A miałem 17 lat, przyszedłem taki pijany do domu, że nie miałem siły wyjść. I odtąd się zaczęło takie moje hulaszcze życie. Później już nie mogłem sobie dawać rady i nie chciałem, żeby doszło do tragedii. I wyjechałem do Łodzi. Myślałem, że moje życie się zmieni. A w Łodzi dopiero zaczęło się życie hulaszcze. Poznałem taką kobietę w pracy. Po prostu zaszła ze mną w ciążę. Nie miałem w ogóle, ja nie dorosłem do małżeństwa, można powiedzieć. Ale tak mi się wydawało, że żal mi się zrobiło i ożeniłem się z tą kobietą. Urodziła się córka, ale ja byłem takim ojcem, że tylko opłaciłem alimenty. Jak córka miała 3 miesiące, opuściłem ich i dalej żyłem sobie sam. I później tylko pijaństwo, pijaństwo, kryminał. I poznałem taką kobietę, wdowę, z którą wychowałem 2 dzieci. Też mi się życie nie ułożyło. Wylądowałem na klatce schodowej, później po pustostanach, po melinach. I swojej rodziny, rodziców nie widziałem 18 lat. W ogóle nie widziałem, co się z nimi dzieje, nic. Ale jak poznałem Boga, to i Świadkowie Jehowy do mnie przychodzili. Ja szukałem tego Boga, już po prostu nie dawałem sobie rady. Ale u Świadków Jehowy widziałem tylko tego Boga krwi, wojen i w końcu usłyszałem, że tam u zielonoświątkowców, tam na misji Nowa Nadzieja, tam po prostu dają jakieś paczki, coś tego. No i tam poszedłem, tam podobały mi się te pieśni uwielbienia. Ale to moje życie jeszcze tak po prostu trwało. No i poszedłem do kościoła, bo tam na te spotkania chodziłem, ale do zboru i kolega taki, przyjaciel, którego ja teraz tu przywiozłem dzisiaj, mówi, zaprowadził mnie tam do tego kościoła. I tam usłyszałem pieśń, Jezus pieśnią mego życia. I to porwało mnie tak, ja mówię: Paweł, ja już po prostu znalazłem tego Boga, już nie idę. No ale żeby się oddać Bogu, zacząłem porządkować swoje życie. No i do rodziców. I cały czas tak duch mnie wyganiał, żeby po prostu dowiedzieć się, co z tymi rodzicami. Czy żyją? Już się wstydziłem później, już nie wiedziałem, czy żyją, czy nie żyją. I pracowałem przy kostce i Bóg tak sprawił, że nasza firma wygrała przetarg o pracę i musieliśmy jechać przez Rypin, tam gdzie moi rodzice żyją. No i pojechałem tam i wszedłem do siostry średniej, bo wiedziałem, gdzie mieszka. Zastałem jej syna, który miał już 27 lat, jak ja go teraz spotkałem, bo wtedy miał 9. Nawet w ogóle mnie nie poznał, nie wiedział, kto ja jestem. No ale siostra jakoś z pracy szła i tam przyszła po prostu. I ja tylko pierwsze co to zapytałem się, czy rodzice żyją i pojechałem szybko do rodziców. Dowiedziałem się, że żyją. Pojechałem. Mama siedzi przed blokiem na podwórku, ja ją poznałem. Dochodzę do niej i mówię: dzień dobry, mamo, i chciałem się przywitać. Ona mówi: co pan? I mnie tak odepchnęła po prostu. Ja się rozpłakałem, mama też się rozpłakała, a tata akurat schodził po schodach i poznał mnie. I słuchajcie, kochani, i poczułem się jak ten syn marnotrawny. Po prostu całe rodzeństwo, zjechali się wszyscy tam. Po prostu mama była tak szczęśliwa, że ja, tak jak mówiłem wcześniej, piała jak kura. Ale Bóg też mnie tam zaprowadził po prostu, bo moja siostra była chora, ta najstarsza siostra, chora na raka. Także te po prostu kobiece sprawy już miała prawie wszystkie wycięte. I ja się tak popłakałem tam po prostu, a już byłem blisko Jezusa, tylko jeszcze nie byłem, po prostu nie oddałem się poprzez chrzest. I przyjechałem do zboru, poprosiłem cały zbór braci o modlitwę. Modliliśmy się, moja siostra za 3 dni pojechała do Bydgoszczy na badania,
na tomografię komputerową, doktorka powiedziała, że cud się stał. I ona dzwoni do mnie, siostra, i mówi, Mirek, dzięki tobie. A ja mówię, siostro, nie dzięki mnie, tylko dzięki Bogu. Podziękuj Bogu, ja tylko byłem narzędziem. I to, kochani, to jest takie prowadzenie, jak Bóg mnie prowadził, po prostu jak zacząłem czyścić swoje życie. I oddałem się chrztu i po prostu to, co się dzieje w moim życiu, jak byłem bezdomną osobą, ja mam wspaniałe mieszkanie, a Bóg mnie umieścił w takim miejscu, gdzie nie budzą mnie koledzy, z którymi urzędowałem, tylko ptaki mnie budzą, piękne ptaki. I wszędzie do kościoła mi pasuje jeden autobus, do pracy jeden autobus, gdziekolwiek jestem tak umieszczony w tak cudownym miejscu. Ale jak opowiadałem to świadectwo wcześniej, brakowało mi jeszcze jednego szczęścia, żeby właśnie z małżeństwa córkę odzyskać, bo z tymi synami, co z tą kobietą nie mieszkam, ja prosiłem Boga, wiem, że mi to wybaczył. Ja mam z nimi wspaniałe relacje, ale chodziło mi z córką relacje. I tak cały czas prosiłem braci w zborze i cały zbór i modliłem się i modliliśmy się. I wyjeżdżałem tu stąd, z Ustronia i brat, jak masz na imię bracie, bo to ty powiedziałeś. No, brat powiedział tak, bracie, ja wierzę, że następnym razem przyjedziesz, będziesz miał relację z córką. I chwała Bogu za te słowa, które włożył w usta brata. Ja, kochani, od tego czasu, 3 miesiące temu, jak tu byłem, właśnie odzyskałem córkę. I chodzi o to, że prosiłem, modliłem się i mieliśmy taką społeczność małą, takie ognisko z braćmi po prostu. Ja poprosiłem o modlitwę, modlili się i jeden z naszych braci ze zboru mówi, Mirku, jak się modliliśmy za ciebie, to leciały takie płatki z nieba i po prostu ty, mówi, wybierałeś to. I ja zrozumiałem, że musisz czekać na słowo od Boga. Ja się modliłem tak i dostałem to po prostu, to słowo od Boga 3 razy potwierdzone przez 2 siostry i przez brata. I to było tydzień przed dniem dziecka w niedzielę. Mam takich, jak każdy z nas, kochani, chociaż wszystkich miłujemy braci, ale mamy takich bardziej takich, których bardziej miłujemy, prawda? I doszedłem, bo miałem taki sen w nocy, też takie jakieś przyjęcie. Nie rozumiałem za bardzo, o co to chodzi. Ale już czułem taką potrzebę, że ja muszę jechać, że nie czekać na żadną odpowiedź córki, tylko że ja muszę jechać tam po prostu. Dostałem już 3-krotną odpowiedź taką po prostu. I poprosiłem tego brata, a on zazwyczaj w niedzielę zawsze ma czas dla rodziny po nabożeństwie. A ja rano po prostu mówię, słuchaj Artur, musisz mnie zawieźć do córki, ja muszę się z nią spotkać. No słuchaj, mówię, super, dzisiaj jestem do twojej dyspozycji. I to cudowne prowadzenie Boże już było, kochani. I nabożeństwo później było i nasz pastor Piotr Karaś. Po prostu było takie nabożeństwo, było o tym, żeby nie zwlekać, żeby wyjść po prostu do tych swoich najbliższych, żeby nie czekać na żadne. I to słowo przeszyło prawie moje serce i ja wiedziałem, że to jest to. I po nabożeństwie pojechałem tam, gdzie córka mieszka. Nie zostałem jej w domu, ale dowiedziałem się, że jest na przyjęciu. No i poszedłem tam, no i co, poprosiłem, bo ja nawet nie wiedziałem, jak wygląda. Nie wiem, czy ona też by mnie poznała w ogóle, ale chyba nie. I przyszła, słuchajcie, jak spojrzałem, normalnie nogi mi się zatrzęsły, serce w ogóle, wszystko we mnie dygotało. Ale pierwsze słowa, które powiedziałem, to dziękuję ci Boże za tak piękną córkę, którą mi dałeś, tak na głos przy niej. No i słów mi zbrakło, co mówić, no ale jakoś tam wybełgotałem to wszystko, że przyjechałem po prostu prosić o przebaczenie i mówię, chcesz, to uklęknę na kolanach, umyję ci nogi, nie wiem, co zrobię, po prostu chcę, żebyś mi tylko wybaczyła. No i trochę porozmawialiśmy, doszedł jej mąż, Daniel. No, nie znam człowieka, ale bardzo sympatycznie wyglądał. Porozmawialiśmy tak sobie. Zobaczyłem wnuczka. Zięć Daniel na imię, wnuczek Dawid. No kochani, biblijne imiona. Rozpłakałem się, po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. A zanim właśnie córkę spotkałem, do czego mówię, że zięć i ten, bo ja po prostu nuciłem sobie cały czas, że błogosławiony mąż, który będzie widział dzieci swoich dzieci. Ja to zobaczyłem, ja dziękuję Bogu za to. A po prostu żegnając się tam z córką, poprosiłem ją, przytuliłem ją, pocałowałem i odjechałem. Poprosiłem po prostu o wybaczenie. To było przed dniem dziecka,
jak przyjechałem do domu, miałem taką potrzebę, żeby jechać tam, po prostu, żeby poznać bliżej tą rodzinę jej. Ale coś mnie tak wstrzymywało, żeby najpierw powiadomić. I napisałem SMS-a, że chciałbym poznać jej rodzinę bliżej. Odpisała mi, tato, to jest zły czas, ja muszę się z tym wszystkim oswoić. Ja jej odpisałem, że dziękuję za to, że odpisała, rozumiem i niech Bóg ją błogosławi. I czekam, po prostu czekam i wierzę, że Bóg tyle już dla mnie zrobił w życiu, że to też zrobi, tylko ja muszę po prostu czekać i być cierpliwym. I chwała Bogu za to. I życzę, kochani, każdemu, żebyście przeżywali to, co ja, bo ja naprawdę przeżywam miesiąc miodowy z Jezusem Chrystusem. Amen. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, lecz tego Boga, do którego chodziłem do kościoła, nie odczuwałem w sercu. Żyłem beztrosko, żyłem źle. Doprowadziło mnie to do... Kradłem samochody, doprowadziło mnie to do więzienia. Po wyjściu z więzienia, bez rodziny, bez nikogo, trafiłem w Łodzi do misji Nowa Nadzieja. No i tam dowiedziałem się o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie. Długo o tym myślałem. Szukałem tego Boga całe życie, można powiedzieć. No i co? Zacząłem chodzić do zielonoświątkowego kościoła. Przyjąłem chrzest już, a jeszcze wcześniej to byłem tutaj w Ustroniu i tutaj oddałem swoje życie i serce Chrystusowi. To było 3 miesiące temu. I od tego momentu moje życie zaczęło się diametralnie zmieniać. I w tej chwili ukończyłem kurs na prawo jazdy kategorii C, to jest takie ciężarowe samochody. Pozostał mi tylko egzamin. No i jest jakaś szansa, żeby żyć, żeby naprawić to. Wszystko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi, który kieruje mnie, prowadzi mnie przez życie. Jestem teraz wolnym, szczęśliwym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, gdzie po prostu jestem szczęśliwy. Dziękuję. Chciałbym wam zaśpiewać taką pieśń, którą napisałem dla swojej córki, która też ma problemy. Nie, wszyscy mają problemy, jakieś problemy mają. A jeżeli tylko liczą na siebie, to te problemy czasami się powiększają, nie? I nawet rodzina nie jest w stanie pomóc, a tym, kto podaje rękę i rozwiązuje problemy, jest Jezus Chrystus. I zachęcam właśnie tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy, żeby tej pieśni wysłuchali z uwagą. W jakim świecie żyjesz dziś? Czy ktoś prawdę mówi ci? Skąd masz wiedzieć, że żyjesz właściwie? Wokół tylu ludzi, tyle spraw, wiele znaków zapytania masz, a ty wciąż wołasz o pomoc. Żyjesz tak, jak gdyby nic nie było źle. Uczysz się, a popełniasz ten sam błąd. Sądzisz, że jesteś mądry i wiesz, jak należy żyć. Sądzisz, że w twoich oczach świat ma taki być, jak chcesz ty. Sądzisz, że jesteś mądry i wiesz, jak należy żyć. Sądzisz, że w twoich oczach świat ma taki być. Zapominasz, że istnieje ktoś, ktoś, kto stworzył świat i stworzył nas. On wie, co jest dla nas właściwe. Zna odpowiedź na pytania twe, na nim nigdy nie zawiedziesz się. On jest drogą, prawdą i życiem. Tylko Jezus może pomóc ci. Wyprostuje kręte ścieżki twe. On jest mądry.
On wie, jak należy żyć w Jego oczach. Świat ma inny być, lepszy być, On jest mądry. On wie, jak należy żyć w Jego oczach. Świat ma inny być, niż jest inny być. Jezus może pomóc Ci. Wyprostuje kręte ścieżki Twe. On jest mądry. On wie, jak należy żyć w Jego oczach. Świat ma inny być, lepszy być. On jest mądry. On wie, jak należy żyć w Jego oczach. Świat ma inny być, niż jest inny być. Drodzy, na pewno tutaj wiele słyszeliście, wiele jeszcze usłyszycie. I takie moje pragnienie jest, abyście to wzięli do serca. Ja tak chcę opowiedzieć swoją historię, swojego życia, jak to się wydarzyło akurat w moim życiu. Ja, drodzy, od najmłodszych lat bardzo wiele słyszałem o Panu Bogu. Gdzie rodzice mnie zanieśli do chrztu, rodzice mi kazali, żebym szedł do pierwszej komunii. Rodzice mi kazali, abym został ochrzczonym. Drodzy, wychowywałem się w takiej tradycyjnej polskiej rodzinie. Ale powiem wam, że pomimo tego, że miałem rodziców, nie byłem zbyt szczęśliwy. Dlatego, że widziałem bardzo dużo przemocy w domu. Ta przemoc doprowadziła do tego, że nabawiłem się różnych takich, bym powiedział, związanych z tym problemów. Dzisiaj tutaj stoję przed wami, to powiem, że to jest taki Boży cud, bo byłem z natury człowiekiem bardzo zastraszonym. Drodzy, jąkałem się. To było wszystko powodem tego, że, jak to się mówi, no, w domu talerze goniły po ścianach. Gdzie mi było najlepiej, to mi było najlepiej poza domem. Poza domem się najlepiej czułem. I szybko ten dom opuściłem, jak się nadarzyła okazja. A okazja się nadarzyła, kiedy miałem 18,5 roku. W ten czas miałem taką możliwość, tak się to zbiegło, że zamieszkałem obok babci, bo tam zostało mieszkanie, wujek dostał mieszkanie i tam było wolne. W ten czas już nie chciałem iść do wojska, a to z racji tego, że dużo się o wojsku nasłuchałem, bo miałem kuzyna, który był kapitanem Wojska Polskiego. I to był taki już okres w moim życiu, gdzie lubiałem sobie wypić. I tam po pijanemu bardzo dużo opowiadali, co tam się działo. I powiedziałem, że nie pójdę. Poszedłem do kopalni na dół pracować, tam wojsko odpracowałem. I to spowodowało, że miałem już warunki takie do normalne do życia. Pamiętam, kiedy już zamieszkałem w tym mieszkaniu, kiedy położyłem się na łóżku i
taką sobie kilka takich myśli mi przyszło. Tak, tak, wolny jak ptak. Wiecie, wtedy poczułem pewną wolność, jestem wolny, już mi nikt nie mówi, co mam zrobić, bo w domu było bardzo dużo zakazów, nakazów, a tutaj czułem się wolny. Drodzy, Słowo Boże mówi, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I z roku na rok, ja nawet nie zauważyłem, staczałem się bardzo szybko. A powiem, że miałem drugiego kuzyna, który w tej chwili jest proboszczem. On w tym okresie był już kapłanem. I dużo z nim rozmawiałem, że bo nie radziłem sobie już sam z sobą. Drodzy, kiedy przyszły chwile, ja myślę, że są tutaj osoby takie, które przechodziły taki okres w swoim życiu, kiedy nadużywasz alkoholu, to przychodzi taki czas, kiedy pojawiają się pewne myśli. Myśli, które cię dręczą. Przyszły mi myśli samobójcze, żeby skończyć, co to jest za życie. Drodzy, ci, którzy są uzależnieni od alkoholu, ja akurat byłem uzależniony od alkoholu, wiecie, był taki czas, że no to jest dla mnie dziwne i zastanawiam się do tej pory, jak to działa, ale to, drodzy, to ma siłę. Wódka, ta butelka, w której znajdował się alkohol, była ważniejsza od kobiety. Wiecie, ja pamiętam dni i nieraz mi się przypominają, jak tuliłem ją i mówiłem, to jest moja pocieszycielka. To jest moja kochana partnerka życia. Ona daje mi szczęście i zadowolenie. Ale drodzy, kiedy zaczęły się dziać takie nieokreślone i niezrozumiane sytuacje dla mnie, kiedy po takim dłuższym okresie nadużywania alkoholu zacząłem być, a z natury jestem człowiekiem spokojnym, być człowiekiem agresywnym. Kilka razy zostałem tak bardzo pobity, że przez 8 miesięcy nie mogłem mówić. Miałem skrzywioną szczękę. Później zaczęły się problemy z milicją, bo to był okres, kiedy jeszcze była milicja. I co mnie zastanawiało, że po takim dłuższym okresie picia, drodzy, zacząłem gryźć szklankę, pluć szkłem i się nie skaleczyłem. Nie wiem, czy komuś się z was zdarzyło. Nie wiedziałem, co się dzieje ze mną. Uważałem, że to jest coś nienormalnego. Coś nienormalnego. Żeby potrafiłem obgryźć do samego dna, gdzie jest ten grube szkło, szklankę taką, nie styk ciemny, tylko takie cieńsze szkło i wypluwałem. I mówiłem, że coś się ze mną niewłaściwego dzieje. I w ten czas takie pragnienie, tak jak tutaj przede mną przedmówca mówił o świadkach Jehowy, gdzie chodziłem do kościoła, chciałem jeszcze ten okres taki młodzieńczy, chciałem być ministrantem, ale bo chciałem być blisko gdzieś Boga. Ale to, że ojciec pokłócił się z księdzem, ksiądz powiedział, że mnie nie weźmie. Chciałem być blisko Boga, ale widziałem, że do tego kościoła, którego uczęszczałem, jakoś tak nie odczuwałem go. I w ten czas czekałem na tych, którzy tak pukają po drzwiach. Oni tam rozmawiali, ale wiecie, w tym czasie oni nie przyszli. I taki byłem zbuntowany, to jak? Kiedy miałem taki trudny okres, oni tam chcieli ze mną rozmawiać, a teraz, kiedy ich potrzebuję, ich nie ma. I coś takiego się wydarzyło, że jeszcze to był taki okres, kiedy były takie zespoły w piłkę nożną, takie podwórkowe. Ja myślę, że ci starsze osoby pamiętają, też grywałem. I tam przyszedł kolega, graliśmy jeden z meczy i tam przegraliśmy. Ja mówię, chodźcie, musimy te smutki i żale utopić w gorzale. Kupiliśmy 2 transportery piwa, poszliśmy do mnie, no i tam się zaczęło. I tam przyszedł kolega. Wiecie, i on taki jakiś dziwny był. On od razu mi tak nie pasował do naszej grupy. Ale ten kolega mi mówi, wiesz co, on jest taki dziwny, on tam mówi o Bogu. Ja mówię, o Bogu? To ja chcę posłuchać. Nie?
No ale to w ten czas te smutki, żeśmy gdzieś tam topili, on mówi, wiesz co, Adam, ja cię odwiedzę. I on przyszedł. I w ten czas zauważyłem moc Słowa Bożego. On przyszedł i zaczął mi mówić o Bogu. Ja mówię, wiesz co, tak wiele nie rozumiem, co ty mówisz. Przecież ja od dziecka chodzę. Dla mnie majówka, drodzy, majówka to była czymś bardzo ważnym wydarzeniem. Codziennie chodziłem do kościoła. Jeszcze był taki okres, gdzie tam te transparenty, takie flagi się nosiło, to ja chętnie leciałem i to nosiłem. Ty mi mówisz o jakimś innym Bogu. Gdzie? I wtedy go pytam, słuchaj, ile to kosztuje, ja ci zapłacę, bo chcę coś w swoim życiu zmienić. Ja mam dość takiego życia. A on mówi, to jest za darmo. Ja mówię, przecież jak za darmo? Za wszystko trzeba płacić. Nade mną w tym, tam gdzie mieszkałem, nade mną była melina z wódką. Mówię, tam idę, tam muszę zapłacić. Wszystko kosztuje, a ty mi mówisz, że coś tu na tej ziemi jest za darmo? A on mówi, tak, Bóg cię może wyzwolić. Wiecie, on tak przychodził, raz, drugi, trzeci. I tak pomału, pomału to coś docierało. I to, co wy, drodzy, robicie, to, że przyjechaliście tu na to miejsce, może wielu z was wzięło sobie wolne, może jakoś już wcześniej zaplanowało, to jest nic innego, inwestujecie sami w siebie. I tak ten mój później brat w Chrystusie, on przychodził, dał mi Boże Słowo, mówi, wiesz co, czytaj to. On mi pierwsze opowiadał, a później zaczął, dał mi Boże Słowo i mówi, sam czytaj. I zacząłem sobie od początku, a Ewangelia Mateusza, tam jest prawie rodowód. Gdzie przeczytałem, mówię, to nie dla mnie, to mnie nudzi, zostawiłem. Ale on się nie poddawał, on znowu przyszedł i mówi mi, czytasz? Mówię, nie czytam, bo mnie to nudzi. Wiesz co, to będziemy czytać razem. Wiecie? I tak żeśmy czytali razem. I pewnego razu on w list apostoła Pawła, list do Rzymian, mówi, kto uwierzy i wyzna, zbawiony będzie. I on mi mówi, Adam, chcesz zmiany w swoim życiu? Ja mówię, chcę. To zobacz, co tu pisze. Wyznaj, że Jezus jest Panem, a On ciebie zmieni. Ale ja mówię, jak mam wyznać? On mówi, to chodź, to ja cię poprowadzę w modlitwie. Drodzy, i w takiej prostej modlitwie on mnie prowadzi i mówi, w imię Pana Jezusa Chrystusa, Boże, proszę Ciebie, abyś Ty wstąpił do mojego życia i zmienił mnie. Powiedziałem te kilka słów, kilka prostych słów i tam w tym mieszkaniu, gdzie bardzo wiele złych rzeczy się działo, tam przy tym stole, przy tej ławie, tam oddałem swoje życie Jezusowi. Drodzy, i kiedy to nastąpiło, wiedziałem, że coś mi się stało. Ja nie znałem takiego słowa jak nowozrodzenie. Wiedziałem tylko, że coś mi się stało. Taka radość mnie napełniła, a jechałem w ten czas na 0:30 do pracy. I w autobusie mówię, słuchajcie, tam znajomym kolegom mówię, coś mi się stało, przyszedł, on się modlił o mnie, będę innym człowiekiem. A tam podchodzi jeden i mówi mi, mówi, Adam, tobie to już całkiem wypaliło te szare twoje komórki. Mówi, ty będziesz innym człowiekiem. Drodzy, ci, którzy mają problemy z uzależnieniem, to wiedzą, że pewien etap przechodzi taki człowiek. Wiele razy oni stąd wiedzieli, że ja mam problemy, bo wiele razy, kiedy jechałem nieraz do pracy pijany, to był taki już okres w moim życiu, że nie trzymałem moczu. Nieraz, kiedy wstałem, czułem, widziałem plamę. To był wstyd. To było, ale się już nie kontrolowałem. Do takiego stopnia już byłem, jakby powiedzieć, zatruty alkoholem. Kiedy byłem w ośrodku uzależnienia alkoholowego, kiedy tam pani psycholog przeprowadziła ze mną test na uzależnienie, to mi mówi, panie Adamie, panu no brakuje padaczki alkoholowej. A ja mówię, wie pani co, to jest pani zdanie. Ja jak jeszcze pracuję, to że w tym okresie, wiecie, tak rok to kończyłem, tak minimum na 10 bumelkach. Ja nie wiem, że mnie nie zwolnili. Ale dzięki Bogu jakoś tak dopracowałem do tego okresu, kiedy mi podbito już książeczkę, że przeniesiono mnie do rezerwy.
Drodzy, i patrzę z tego okresu życia. Idę za Bogiem już ponad 20 lat. I jestem wdzięczny Bogu, z czego mnie wyrwał. Tutaj przede mną przedmówcy mówili, że idą 3 miesiące. Ja was zachęcam, ale zachęcam do tego, abyście trwali, abyście weszli w jakąś społeczność, abyście mieli relacje z Bogiem, bo wiedzcie o tym, bo Słowo Boże nas informuje, że diabeł, jak go Biblia określa, lew ryczący, chodzi, aby was zwieść. Aby was zwieść. Drodzy, i później, kiedy się odrodziłem, Bóg zaczął porządkować moje życie. Ja to określam jako taka pokuta, takie uporządkowanie swojego życia. I tak czytam Boże Słowo, a Bóg mi mówi, popatrz, ty masz tak wiele jeszcze nieuporządkowane. A ja mówię, Panie, a co ja mam zrobić? A Pan Bóg mówi, módl się o swoich rodziców. Przebacz im to, co się wydarzyło w twoim okresie dzieciństwa i młodości. Drodzy, i w ten czas zacząłem błogosławić. To, co tutaj było powiedziane, co pastor mówił o tym, błogosławcie swoich rodziców. Drodzy, i dzisiaj poprzez to, że ich błogosławiłem, moi rodzice uwierzyli. Pierwsze mama uwierzyła w Boga, powierzyła swoje życie. Później ojciec powierzył swoje życie. I dzisiaj razem możemy przychodzić i chwalić Pana Boga. Błogosławcie. Wiecie, i był taki okres też i w moim życiu, kiedy Pan Bóg mi przypomniał, że obraziłem, kiedy jechałem pijany. To było może gdzieś 2 lata po moim nawróceniu. Ale miałem to pragnienie iść za Bogiem. I Bóg mówi, ty musisz tego człowieka przeprosić za to, co mu uczyniłeś, że jechałeś pijany i go obraziłeś. Ja mówię, Panie Boże, ale jak ja go mogę go przeprosić, jak ja wiem, że tylko to był Mercedes, to była taksówka i był bez włosów, był łysy. Ja mówię, Panie, no jak mogę? Jednego razu, wiecie, Bóg tak zdarzył, że musiałem w pracy zostać dłużej. Autobus, ten, który nas dowoził, odjechał i poszedłem, żeby zastawić jakiegoś stopa albo taksówkę. No i zastawiłem taksówkę, jadę, bo to jeździłem do kopalni w Libiążu na Janinę, a mieszkałem w Oświęcimiu. Jadę i nagle dojeżdżamy do Oświęcimia, patrzę, taksówka, Mercedes, gość łysy, a tu taki cichy głos, to jest ten. Wiecie, to nie jest proste, Panie, ja Pana przepraszam po takim dużym okresie, ale stanęliśmy, ja mówię, wie Pan co, chcę Panu coś powiedzieć. A on mówi, Panie, tutaj mi tu różne rzeczy opowiadają. Może Pan pamięta, może Pan nie pamięta, ale jakiś dłuższy okres czasu, ja dokładnie nie wiem, jechałem z Panem i Panu nabluzgałem, Pana sprzeklinałem. On mówi, że nie pamięta, ale ja mówię, wie Pan co, ja jestem innym człowiekiem. Bóg mi kazał, żebym Pana przeprosił i to chcę uczynić. A on tak patrzy na mnie i mówi, wiesz co, pierwszy raz takiego człowieka spotkałem, że ktoś mnie obraził i sam przychodzi i chce to naprawić. Rękę mi podał, ja mu podałem, powiedziałem, przepraszam. Wiecie, i znowu chcę iść za Panem. A Bóg mówi, wiesz co, ale ty musisz te rzeczy, które ukradłeś, musisz oddać. Ja mówię, Panie, jak oddać? Co mam oddać? I Bóg mi pokazuje jedną rzecz, która się znajdowała u mojej ciotki. I mówi, idź tam do niej, zapłać jej i odnieś to do zakładu pracy. Ja idę do niej i mówię jej, słuchaj ciocia, ty zauważyłaś, że Bóg się dotknął mojego życia. A ona mi mówi, Adasiu, bardzo się z tego cieszę, że jesteś innym człowiekiem. Ja mówię, ciocia, ale wiesz co, tą rzecz, którą ci sprzedałem, ja muszę od ciebie odkupić. A ona mówi tak, patrzy na mnie, mówi, wiesz co, mówi, ty rzeczywiście, mówi, coś ci się z głową robi. Mówi, ty jest nienormalny. Mówi, co, ty chcesz, żebym ja ci to oddała? Ja wyciągam raz tyle pieniędzy i mówię, ciocia, ja ci daję te pieniądze, mi oddaj. Ona mówi, Adasiu, mówi, ja myślałam, że to poszło w dobrym kierunku, a ty się coś w rozwoju cofiesz.
Ja mówię, ciocia, ja nie wiem, ale ja czytam Boże Słowo i Bóg mi pokazuje, że ja to muszę oddać. I zapłaciłem, ona mi to oddała. I jadę w pracy i koledzy mówią, co ty tam masz w tej torbie, bo to tak trochę wystawało. Ja mówię, wiesz co, ja to jadę. Chodziło, to była siekiera z dołu ukradłem, taką siekierę, kto na kopalni pamięta, taka, co nawet drut przecinała i to mi wystawało. I oni tak patrzą na mnie, mówią, gdzie ty to wieziesz? Ja mówię, wiozę to, mówię, na dół muszę to odwieźć i tam do komory rzucę, bo mi tak Bóg powiedział. A oni mówią, słuchaj, mówię, ty jest nienormalny. Mówię, to ludzie wywożą, a ty to zwozisz z powrotem? Ja mówię, nie wiem, ale mówię, ja chcę iść za Bogiem. Tak otrzymałem takie zrozumienie, żeby życie uporządkować i chcę je uporządkować. Powiem wam, że oni mi spokoju nie dawali. Nie było łatwo. Wiecie, do manierki mi tam wódki wlewali. I jak przedtem szukałem okazji, to później się dziwiłem, za darmo mi chcieli dać wódkę, stawiali mi. A ja nie chciałem. Nie, mówiłem, nie chcę. Drodzy, kiedy się nawróciłem, Bóg wziął ode mnie pragnienie alkoholu. Bóg wziął ode mnie palenie papierosów. Bóg wziął ode mnie przekleństwo w ustach. Drodzy, kto to uczynił? Bóg. Ale ja decyzję podjąłem. Ja tego chciałem. Ja miałem dość. Ja miałem już zaplanowane. Chciałem skoczyć z najwyższego wieżowca w Oświęcimiu. Tylko kiedy tam poszedłem, klapa była zamknięta. I to w czasie się odsunęło, że Bóg mnie zachował. Bo, drodzy, przeciwnik przychodzi i ci mówi, no popatrz, no co to za życie jest. Wyjdziesz, skoczysz, tam ino plama z ciebie zostanie. I będziesz spokojny. Drodzy, tak działa przeciwnik. Ale czy my do tego jesteśmy powołani? Bóg chce nas uczynić dziećmi. Jak Słowo Boże mówi, wy jesteście synami i córkami moimi. Bóg chce ciebie uczynić szczęśliwym. Jest ktoś, jest przeciwnik, który chce, aby ciebie zniszczyć, aby rozbić twoje małżeństwo. Drodzy, dzisiaj jestem żonaty, mam dwoje dzieci, zięcia i cieszę się z życia. Cieszę się z życia, cieszę się z tego, co Bóg mi dał. A zobaczcie, jakieś kilkanaście lat do tyłu mogłem tutaj nie stać między wami. Mogło mnie nie być, ale drodzy, decyzja należy do was. To my decydujemy, my podejmujemy decyzję, czy chcesz iść za Bogiem. Czy chcesz iść za Bogiem? Drodzy, tak czas dobiega, biegnie dość szybko. Mógłbym wam wiele opowiedzieć cudów, które namacalnie wydarzyły się w moim życiu. Wiecie, taki jeden z takich cudów w moim życiu, to wam jeszcze opowiem. Miałem zawsze pragnienie, aby moja żona miała na imię Maria. Gdzieś to imię zapadło głęboko w moim sercu i zawsze marzyłem, żeby ona miała na imię Maria. Drodzy, kiedy poznałem Boga, mówię, Panie Boże, proszę Ciebie, abyś postawił taką osobę, która będzie miała na imię Maria, ale żeby była niższa ode mnie, bo nie wyobrażam sobie, żeby była wyższa, bo bym miał kompleks wyższości. Drodzy, modliłem się o to, aby Bóg mi dał taką osobę, która będzie niższa i będzie 2 lata młodsza ode mnie. Drodzy, wy mnie nie znacie, ale są tutaj osoby, które mnie znają. I gdyby tutaj była teraz moja żona, drodzy, ma na imię Maria, jest niższa ode mnie, jest 2 lata młodsza ode mnie. Czyż to nie jest cud? Czyż Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę? Ja wierzę w to, że Bóg chce ciebie błogosławić. Tylko Bóg chce, żebyś ty przestrzegał i przestrzegała czego? Praw i zasad, które są zawarte w Bożym Słowie. Bo Bóg powiedział, jak tutaj pastor głosił Boże Słowo, że będę błogosławił tym, którzy idą za moim Słowem. Bóg was chce błogosławić.
Bóg chce, żebyście mieli szczęśliwe życie, ale to wy decydujecie. Wy podejmujecie decyzję. To wy decydujecie o tym. Bóg chce, ale czy ty weźmiesz? I tak nasuwa mi się myśl, jedliśmy tutaj obiad, prawda? I tam na tym stole były wazy, były ziemniaki, była zupa. Zobaczcie, kiedy się możesz najeść? Kiedy się możesz najeść? Wąchając? Patrząc? Nie, musisz wziąć, musisz zjeść. A Słowo Boże mówi, skosztuj, że dobry jestem. Tak i ja, drodzy, wiele słyszałem o Bogu. Jak wam powiedziałem, od dzieciństwa Bóg gdzieś się przewijał w moim życiu, ale nigdy, aż do tego czasu, kiedy narodziłem się na nowo, nie skosztowałem, że Bóg dobry jest. Jak Go skosztowałem, to Bóg mnie przeprowadził przez wiele trudnych sytuacji. I wiedzcie wy, bracia, którzy się narodziliście 3 miesiące, czy może więcej, że jest ktoś, kto będzie wam podsuwał wiele okazji, wiele możliwości, wiele rzeczy, żebyście zeszli, tak jak powiedziałem na początku, że pociąg życia jedzie. On wiezie ludzi do wieczności, ale tam drzwi zawsze są otwarte i zawsze możesz wysiąść. Szatan będzie o to walczył. On nie chce tak oddać twojego życia. I tak samo jest i w moim życiu. Ciągle muszę czuwać, ciągle muszę pielęgnować. Pielęgnowanie to jest nic innego jak modlitwa. Drodzy, modlitwa, czytanie Bożego Słowa, społeczność. Dlaczego Pan Jezus powiedział, ja jestem głową Kościoła? Ja. Kościół to nie budowle, ale to Kościół ty i ja. Kiedy jesteś w Kościele, jesteś zabezpieczony, bo w Kościele możesz porozmawiać o swoich problemach. Tam w Kościele będą się modlić o ciebie. I dlatego tak wiele tutaj jesteście zachęcani, żeby wyjść do przodu, bo modlitwa wiele może.